Dobry wieczór Państwo. Witamy bardzo serdecznie na naszych 30 urodzinach. Chociaż patrząc na naszych dzisiejszych jubilatów, ciężko w to uwierzyć, że oni mają już aż 30 lat. No bo to przecież 1,40 m wzrostu, a czasami i mniej. I ta energia w sercu, co to 30-latkowi trochę nie przystoi. Ale zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj na tym przepięknym jubileuszu 30-lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że w końcu możemy Was tutaj wszystkich gościć, że się możemy zobaczyć, bo ten jubileusz nam przypadł do rychtowania w takich dosyć trudnych czasach, po tych 2 latach,
jakby się nie mogli tak tu spotykać, widzieć, korzystać z tej kultury. I dzieciaki były stęsknione tych występów scenicznych. No i państwo tego podziwiania przepięknych tańców, przepięknych pieśni cieszyńskich, na pewno się stęskniliście za nami w tych trudnych, ale dla nas tutaj dobrych, wspólnie z wami spędzonych chwilach. Mamy nadzieję, że będziemy pięknie świętować ten nasz jubileusz 30-lecia. Bardzo się cieszymy, że dzielicie się z nami swoim czasem. To dzisiaj jest taki piękny prezent. Jak ktoś z kimś się spotyka, ma dla niego czas, wysłucha go do końca i się już nigdzie nie śpieszy. Mamy nadzieję, że tutaj dzisiaj nikt się śpieszyć nie będzie i tym najcenniejszym prezentem się z nami podzielicie. I miło mi gościć tutaj w imieniu zespołu zacnych naszych gości. Witamy panią wicestarostinę powiatu cieszyńskiego, panią Janinę Żagan. Witamy również władze samorządowe Cieszyna, pana zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Kaszturę. Panią skarbnik Cieszyna, panią Alicję Dąbrowską. I szczególnie witamy również radnych miejskich, których na pewno tutaj nie brakuje w gronie naszej dzisiejszej publiczności oraz zacnych innych gości, którzy podzielili się z nami tym, co najcenniejsze. Tymczasem po tym czasie pandemii to dowód na to, że jednak folklorowi i nawet największa pandemia nie ma straszno i te żywotki chcecie podziwiać i tą piękną muzykę i te piękne tańce, które zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej tutaj nam serwuje w pełnej okazałości. Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy i wiemy, że nie brakuje tutaj też osób bliskich dla naszych artystów. Dziękujemy, bardzo dziękujemy w ich imieniu wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy również zgromadzili się tutaj w gronie naszej publiczności. To bardzo, bardzo ważne dla naszych artystów. Szczególnie witamy także rodziców, znajomych, tych, którzy to na co dzień zawożą dzieci na próby, które dbają o to, by te dzieci miały wszystko, co potrzebne, żeby się pięknie tutaj prezentowały na scenie, żebyśmy ich tu mogli oglądać, żeby te występy były dobrze przygotowane. Bardzo, bardzo dziękujemy rodzicom i rodzinom, dziadkom, babciom, znajomym, którzy tutaj razem tworzycie to dzieło. Dziękujemy także tym, którzy już nieco wyrośli z tych brucligów, z tych żywotków, z tych kabotków, a dzisiaj przyszli tak, żeby sobie powspominać, jak to było w tym zespołowym czasie i wcześniej byli tutaj na scenie, a dzisiaj są w gronie publiczności. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy również naszym sponsorom. To ogromne wsparcie, które dajecie na co dzień zespołowi. To wszystko, dzięki czemu my możemy się rozwijać. I dziękujemy także, że nie brakuje was w tych momentach, kiedy jest właśnie 30-lecie, kiedy jest moment dla nas ważny, to wy też zasiadacie tutaj na scenie i jesteście z nami. To bardzo, bardzo ważne. Pragniemy także powitać szczególnych przyjaciół zespołu, a są nimi państwo Halina i Edward Śliwkowie, Teresa i Rudolf Rajnda, pan Eugeniusz Kwiczała oraz Krystyna i Gustaw Fuchs. Witamy także przedstawicieli mediów, wszystkich tych, którzy nam tu będą relacje zamieszczać z tego koncertu. Co by ci, co się nie zmieścili w tym teatrze, też mogli zobaczyć, jak to zostało wszystko pięknie przygotowane, te nasze 30 urodziny. Ale to nie jedyny, kochani, jubileusz, bo 30-lecie z kolei działalności artystycznej obchodzi także z nami dzisiaj pani Anna Gociek, pani choreograf naszego zespołu. Wielkie, wielkie prawa. Pani Aniu, ileż to tych prób, ileż to tych nagród, to jeszcze będziemy mieć czas, żeby tu dzisiaj powiedzieć. W każdym razie z pani, bez pani tego zespołu nie ma. Bardzo się cieszymy, że tą 30 możemy wspólnie obchodzić.
Kochani, każda praca, każdy najmniejszy wkład, każdy uprasowany, każdy uprasowany kabotek, każda wstążka poprawiona we włosach i to, że przywozicie te dzieci i je rozwozicie i to, że wspieracie finansowo i mentalnie i kibicujecie tym wszystkim małym artystom, to tworzy to piękne dzieło dziecięce Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej, a dzisiaj możemy zachwycić nimi nasze oczy. Te oczy też patrzą w różnych częściach świata, bo zespół przecież koncertuje, wyjeżdża, w normalnych czasach zbiera laury, jest laureatem najwyższych nagród, jeśli chodzi o zespoły folklorystyczne, a dzisiaj tutaj, na tej cieszyńskiej ziemi, przed swoją najwierniejszą publicznością będą obchodzić swoje 30. urodziny. Chociaż w to do końca, tak jak mówiłam, nie wierzymy, bo na 30 to na pewno nie wyglądają. A zaczynamy dzisiejszą podróż z rodzimym folklorem. Odwiązanek tańców cieszyńskich i beskidzkich w wykonaniu grup 3. i 2. Thank you.
kochani Państwo, tak, tak, wielkie, wielkie brawa, należą się. To była grupa trzecia i grupa druga z pełną energią, której pozazdrości jeden 30-latek, tak myślę. Bardzo się cieszę również, że jest z nami wyjątkowy gość, bo tych gości tutaj w teatrze jest wielu. Wiecie, jak ktoś tutaj występował, to wie, że nie widać i jak kogoś pomijamy, to nie dlatego, że nie chcemy was przywitać, ale że tu tak te lampy świecą nam i was za bardzo tu nie widać. Więc witamy bardzo serdecznie panią Marię Foltyn, wieloletnią akompaniatorkę i instruktorkę wokalną zespołu. Bardzo, bardzo się cieszymy. Kochani, przez te 30 lat dziecięcy zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej zagościł w sercach wielu zespolaków i instruktorów. No i wiecie, jak to jest, jak coś zagości w sercach. Niektórzy się pożenili, inni już tu dziecka swoje przyprowadzili, jeszcze inni przyprowadzają wnuki i tak ta rodzina nam się rozszerza, bo 300 roków to jest przecież kupa czasu i wtedy wiele, wiele rzeczy można w życiu osiągnąć i tym na scenie, i tym prywatnym. Także ta rodzina zespołu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ma zupełnie inny skład. Kolejne narybki już czekają, żeby włożyć te żywotki piękne, te stroje cieszyńskie, nie tylko cieszyńskie, bo przecież zespół pokazuje folklor nie tylko z Śląska Cieszyńskiego, nie tylko z Beskidów, co zaraz zobaczymy w kolejnych częściach naszego koncertu. Także ta nasza kochana rodzina nam się rozszerza. Niektórzy ciągle na tą scenę wracają w różnych okolicznościach, inni tam podszeptują, czasami są za kulisami, poprawiają warkocze, ale ta miłość do tego folkloru, drodzy Państwo, nie gaśnie. No to zobaczmy, zobaczmy, jak te 30 lat na scenie wyglądało. Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji. Prawda jest, że ten mój synek się trzyma jest.
Ani 30 lat, ileż to tysięcy godzin prób, ileż to setek godzin występów. No, nie wiem, czy się nie pomyliłam, czy to już nie trzeba w jakichś innych liczbach nam łączyć. Kochani, to wielka, wielka zasługa tych wszystkich, którzy tworzą dziecięcy zespół pieśni tańca ziemi cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. A teraz zobaczymy ich w troszkę innym wcieleniu, nie tym cieszyńskim. Troszkę dalej się przeniesiemy w naszej podróży muzycznej. I zapraszam na scenę z wiązanką tańców i pieśni górnośląskich grupę czwartą i grupę trzecią oraz związanką pieśni i tańców cieszyńskich grupę pierwszą, a ci to są od września w zespole i dla nich to wielkie, wielkie brawa, kochani, bo bardzo się starają.
uwierzycie, że oni ćwiczą dopiero od września, bo to prawdziwi artyści, jak było widać na załączonym obrazku. Nasza najmłodsza grupa dziecięcego zespołu. Wielkie, wielkie brawa. Tych wielu godzin prób, kilka razy w tygodniu, drodzy Państwo, co byście mogli taki piękny występ podziwiać. A teraz, słuchajcie, możecie i Wy się odwdzięczyć, bo żeście przyszli na pewno na urodziny, to żeście się przyrychtowali, bo kiedy chodzi na urodziny z pustą kapsą? No nikt. To aż nie wypada, więc będzie teraz przerwa, będziecie sobie mogli pójść na kawę, herbata, co tam wymyślicie, coś słodkiego też tam narychtowali. No i wrzucić im będzie można coś tam do puszek. Co by se nowe ancugi pokupowali, jakie żywotki se piękne wyheklowali, jakieś kabotki piękne, wstążki. Je na co wydawać, jak kiedy ma dziecka, to wie, to jest zawsze się jakiś wydatek znądzie, więc zapraszamy Was na tą 15-minutową przerwę, no i sypnijcie groszem, a nie żałujcie, nie żałujcie.